Szanowni Państwo, zakończył się konkurs na zaprojektowanie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Zamysłem organizatorów było zaprojektowanie stacji do ładowania hulajnog, rowerów bądź skuterów. Państwo, przede wszystkim dziękuję wszystkim szkołom, które wzięły udział w tym konkursie. Obrady komisji były długie, burzliwe, spieraliśmy się o praktycznie każdy detal. Wzięliśmy pod uwagę kilka najbardziej istotnych cech tego projektu, a mianowicie innowacyjność, koszty wytworzenia, jak i propagowanie ekologicznego pozyskania energii. I decyzją komisji pierwszą nagrodę przyznaliśmy zespołowi szkół najbardziej przyjaznych środowisku i myślę, że najbardziej taki potrzebny, który dzięki starostwu w najbliższym roku powstanie w tej placówce. Dziękuję bardzo. Biorąc pod uwagę wkład uczniów we wszystkie projekty, komisja, jak i sponsor, który pojawił się, biorąc pod uwagę również wkład uczniów, postanowiliśmy, firma Głogowskie Przedsiębiorstwa, pan Marcin Kaczmarek postanowił, że ufunduje dodatkową stację w szkole, w zespole szkół samochodowych. Ona również się pojawi w tej placówce i będą z niej mogli korzystać uczniowie, ładując hulajnogi, rowery, no i być może w przyszłości skutery. Także serdecznie gratulujemy również pani dyrektor. Brawo! Brawo. No, przede wszystkim musieliśmy pomyśleć nad miejscem, gdzie ta stacja ładowania miałaby być umieszczona. Z uwagi na to, że nasz budynek szkoły jest dosyć wysoki i zacienia od strony frontowej dosyć dużo miejsca. Tak? Także to był pierwszy problem. Ale z obserwacji uczniów i również moich, kiedy parking jest w całości zajęty, to swoje motory stawiają wzdłuż chodnika przylegającego do boiska trawiastego koszykówki. I to było takie naturalne miejsce, które się narodziło w naszych głowach, że tak, tutaj mogłoby być dobre miejsce pod Łado, stację, mechan, bike, prawda? Ale też pomagali i radzili w takiej kwestii jak oprogramowanie 3D, które wybrać, którego używać, jakie techniki zastosować. Część z nich pracuje w programie Blender. Ostatecznie wybraliśmy program SketchUp 3D. No i okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ on umożliwia projektowanie nie tylko urządzeń jakby elektrycznych, ale też łączy aspekty doboru architektury, elementów stacji i jeszcze wiele innych ciekawszych rzeczy. I umożliwia zrobienie ładnych scen, tak zwanej, nazwijmy to, pół animacji.